John był normalnym chłopakiem. Zazwyczaj był roześmiany i wesoły. Jedyne, co różniło Johna od reszty, był pech do dziewczyn. Chłopak zbyt szybko się zakochiwał i odkochiwał. Ale pomimo ciągłego odrzucania, nadal próbował. Pewnego dnia w jego życiu pojawiła się ona. Dziewczyna idealna. Chłopak niechętnie z początku próbował, myślał, że tym razem w końcu miał szansę. Niestety mylił się. Dziewczyna znalazła sobie kogoś innego, krótko po tym, jak odtrąciła Johna, który wyznał jej miłość. Chłopak był zdruzgotany. Przestał myśleć logicznie. Załamał się i zamknął się w pokoju z jakimiś narzędziami i kilkoma bandażami. Po kilku dniach spędzonych samemu w pokoju, jego matka weszła do niego, a to, co zobaczyła, spowodowało, że zwymiotowała. John siedział na krześle, w swojej ulubionej zielonej bluzie i lekko wytartych czarnych dżinsach. Na środku pokoju właśnie skończył swoje dzieło. Nie mógł znieść bólu w swoim sercu, który sprawiła ta dziewczyna. Chłopak przestał być człowiekiem. Możesz zapytać, dlaczego tak uważasz? Uważam tak, ponieważ chłopak ten wyciął sobie serce. Człowiek powinien był się wykrwawić, umrzeć. On jednak nadal oddychał, nadal się poruszał, nadal funkcjonował. Tak jak było to napisane wcześniej, chłopak przestał logicznie myśleć i popadł w szaleństwo. Postanowił usunąć sobie serce, żeby już nigdy nic nie czuć. John zorientował się, że ktoś wtargnął do jego pracowni, więc spokojnie wstał i zaczął iść w stronę swojej matki. Matka Johna przestała wymiotować i spojrzała na swoje dziecko. Coś, co jeszcze kilka dni temu było jej dzieckiem, a teraz podchodziło do niej spokojnym krokiem, bez żadnego wyrazu na twarzy, z nożem w ręku. Łzy popłynęły jej po policzkach. Zaczęła łkać, cicho opuszczając głowę. Płakała tak chwilę, gdy nagle usłyszała głos. Spokojny, lecz zdecydowany głos. Spójrz na mnie, odezwał się John. Jego matka podniosła wzrok na swojego syna i dopiero teraz mogła podziwiać terror całej tej sytuacji. Chłopak miał dziurę w klatce piersiowej, z której nie wylewała się krew, lecz czarny płyn przypominający smołę. Kapała pomalutku na podłogę. Matka patrzyła tak przez chwilę, po czym jeszcze bardziej poleciały jej łzy. Nie mogła znieść tego widoku. Jej malutki synek, niegdyś wesoły, normalny chłopak, w tym momencie on kucał i powiedział tym samym tonem: kochasz mnie, mamo? Kobieta nie mogła nic odpowiedzieć. Patrzyła się tępo w jego jałowe oczy. Po chwili milczenia odpowiedziała słabym głosem. Oczywiście, że tak. Jesteś moim skarbem. Chłopak popatrzył przez chwilę na nią, po czym szybkim, zdecydowanym ruchem pchnął nóż w jej serce. Kobieta zdziwiona miała coś powiedzieć, ale tylko stróżka krwi wypłynęła z jej ust. On znowu odezwał się, niezmiennym głosem. Ja też cię niegdyś kochałem, ale emocje są już przeszłością. Teraz jestem wolny. To były ostatnie słowa, jakie usłyszała matka Johna przed śmiercią. Kilka dni później policja znalazła matkę Johna martwą w mieszkaniu. Leżała w kałuży krwi, z dziurą w klatce piersiowej, z wyciętym sercem. Przez następne kilka dni w tym mieście doszło do 6 takich samych morderstw. Wszystkie ofiary miały wycięte serca.
Wszystkie ofiary były kobietami w wieku od 15 do 16 lat. Na każdym miejscu zbrodni krwią ofiary było napisane: ja też cię kiedyś kochałem, ale emocje to już przeszłość. Teraz jestem wolny. Mordercy nie złapano do tej pory, ale nazywają go Heartless.